Dzień dobry, serdecznie witam. Zrobiłem eksperyment. Dzisiaj jest niedziela, mój zakład nie pracuje, ale ja włączyłem fotowoltaikę. Pokazuję Państwu, jak zmienia się napięcie w sieci. Zakład na transformatorze, którym jest mój zakład, nie ma żadnego innego odbioru energii elektrycznej. W związku z tym całą energię musiałem przepchać przez transformator do średniego napięcia. I pokazuję, jak wzrasta napięcie w sieci, jak zaczyna działać fotowoltaika o mocy, w moim przypadku doszliśmy do 33 kW. Taką energię uzyskałem z falownika i większość tej energii byłem zmuszony przepchać przez transformator do średniego napięcia. Jednocześnie cały czas mierząc wzrost napięcia w sieci w zakładzie. I ten eksperyment pokazuje mi, czy dobrze wykonana sieć energetyczna, odpowiednie przekroje przewodów, dobrze dokręcone te przewody mają wpływ na wzrost napięcia. 33 kW, no to jest mniej więcej 6 instalacji fotowoltaicznych, takich domowych, czyli jeżeli na waszym transformatorze, na waszym osiedlu znajduje się 6 instalacji, to mniej więcej wzrost napięcia z powodu ich pracy powinien być podobny jak u mnie. Myślę, że nie jest podobny, ponieważ wasza sieć energetyczna jest w dużo gorszym stanie niż moja. I ten eksperyment pokazuje też to, że wzrost napięcia to nie jest wina fotowoltaiki, tylko to wynika z jakości sieci energetycznej. Zapraszam na ten film, ja go zmontuję i myślę, że koło wtorku, środy umieszczę na swoim kanale, tak żebyście się wszyscy przekonali, o ile napięcie wzrośnie, a musi wzrosnąć, bo w końcu w pewnym momencie generujemy dość dużą moc. W przypadku takiego prawdziwego, dobrze zrobionego układu elektrycznego. I też obalam mit, że nie da się w energii z fotowoltaiki wypchać przez transformator na zewnątrz. Proszę, uwierzcie mi, że się da. I to nie ma z tym najmniejszego problemu. Do zobaczenia.